i postanowiłem, że przejdę na taki właśnie telefon z ekranem dotykowym. Decyzja nie była łatwa, bo dotychczasowe doświadczenia z dotykowością miałem fatalne. Jak przeprowadziliśmy się z żoną do nowego, takiego nowoczesnego apartamentowca na Powiślu, to za żadne skarby nie mogłem ściągnąć windy na parter. A jak ktoś zjechał na dół i mnie wpuścił, to spędzałem długie godziny w windzie, kombinując, dlaczego innym sąsiadom winda rusza, a mnie nie. Zaczęła mi ruszać dopiero na wiosnę, jak przestałem chodzić w rękawiczkach. No skąd ja mogłem wiedzieć, skąd starszy człowiek może wiedzieć, że to można tylko gołym palcem? No. Więc miałem opory, ale jednak wreszcie się zdecydowałem na ten ekran dotykowy. W salonie z telefonami zapewnili mnie, że w nowym telefonie instalują starą kartę, więc zachowuję stary numer. Niestety nie powiedzieli mi, że owszem, zachowuję, ale tylko mój. Natomiast wszystkie numery telefonów przyjaciół i znajomych już nie. Odnalazłem w salonie tę panią, która mi instalowała kartę, i ona mi wytłumaczyła, że numery się nie przeniosły, bo miałem je zapisane nie na karcie, tylko w pamięci telefonu. Znaczy, że tylko stary telefon je pamięta, ale pani mnie pocieszyła, przecież może pan nosić ze sobą dwa. Nosiłem dwa i to powodowało stres, bo co tylko wyciągnąłem ten stary telefon, to mnie ogarniała taka tęsknota za przedmiotem prostym, przyjaznym, łatwym w obsłudze. No przecież w starym telefonie wszystko było napisane, co mam robić. W nowym nic. Same obrazki. I nie można się za żadne skarby domyśleć, co jaki obrazek oznacza. Na przykład w kółeczku trzy kropki i trzy kreski poziomo. To co to jest? SOS alfabetem Morsa? Albo lizak w kółku? No kto się domyśli, że lizak w kółku to jest szukaj? Symbol załącz i symbol usuń bez lupy nie do rozróżnienia. No może dla projektantów telefonu to jest bez różnicy. Dla mnie owszem, bo jak zamiast załączyć usuwam to, co było do załączenia, a potem załączam usunięcie, to już nie mam nic z tego, co miałem. Ale najgorsze to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorszy ze wszystkiego to jest ten ekran dotykowy. Że on jest czuły, to mało powiedziane. On jest przeczulony. W starym telefonie albo coś wciskam, albo nie. Samo się nie wciśnie. A w nowym? No wystarczy gdzieś niedaleko machnąć palcem, już się robi nie wiadomo co. Na przykład dzwoni do mnie telefon, ja przyjmuję i cisza. Dlaczego? Bo uchem zdążyłem musnąć pauza. Albo gorzej, jadę autobusem zatłoczonym, telefon, dzwoni żona, a ja tym razem uchem przycisnąłem głośnik. I cały autobus słyszy, jak mi żona robi awanturę, że znowu kupiłem zgniłą włoszczyznę. A teraz ostrzegam państwa, że najgorzej jest z SMS-ami. Trzeba straszliwie uważać, bo może się zdarzyć nieszczęście. Mnie się oczywiście zdarzyło. Ja grywam czasem w teatrze. I miałem zaprzyjaźnionego lekarza, na którym mi strasznie zależało. I ten lekarz któregoś dnia zapytał mnie SMS-em,
czy w obsadzie sztuki jest dzisiaj aktor pan Buczkowski. Więc ja od razu mu odpisuję, że jest pan Buczkowski. Niestety na początku trzeciego słowa palec omsknął mi się na wyślij i pan doktor dostał ode mnie wiadomość: jest pan Buc. To jeszcze nie koniec. Po miesiącu używania telefonu zauważyłem jeszcze coś, że mianowicie różni ludzie, którzy do mnie dzwonią, bardzo dokładnie się dopytują, czy to właśnie do mnie się dodzwonili, tak jakby z jakiegoś powodu mieli wątpliwości. Dlaczego? Oświecił mnie jeden z moich przyjaciół, który zadzwonił pierwszy raz do tego mojego nowego telefonu i od razu zaczął mnie pouczać. No słuchaj, no tak nie można, no przecież dzwonią do ciebie ludzie kulturalni, czasem pan Mazurkas do ciebie dzwoni, albo jacyś reżyserzy, albo z wydawnictwa, no nie możesz ich witać czymś takim. Nie rozumiem, o co ci chodzi? Nie rozumiesz? To z jakiegoś innego telefonu zadzwoń sam do siebie, to zrozumiesz. Zadzwoniłem. Zamiast spodziewanego sygnału z telefonu ryknął mi jazgot. Wrzaskliwa muzyka, to już nie był heavy metal, to był extremely heavy, prosto z huty surówka. Pani w salonie była znowu bardzo zdziwiona. No przecież podpisał pan nową umowę i w pakiecie otrzymał pan czasoumilacz. Umilacz, tak? To jest umilacz, tak. I ma pan co miesiąc 10 nowych utworów z muzodajni. Muzodajni. To ja bardzo panią proszę, żeby z muzodajni zrobiła się muzobralnia i żeby mi zabrała wszystko to, co mi dała, jak najszybciej. Teraz rozumiem, dlaczego Krzysztof Zanussi do mnie zadzwonił raz, ja nie mogłem przyjąć i potem już nie zadzwonił po raz drugi. Ale proszę pana, przecież pan mógł zrezygnować z usługi. Mogłem rzeczywiście, mogłem zrezygnować, ale tylko do momentu, kiedy usługa była bezpłatna. Skoro nie zrezygnowałem, to teraz ją będę miał przez 2 lata. I teraz już wiem, że Zanussi do mnie już nie zaangażuje mnie nigdy. Może mnie zaangażować najwyżej ten reżyser od filmów o Disco Polo. Tak, w umowie było to wszystko. Tyle, że napisane tym ich ulubionym drobnym drukiem. Dzięki temu cała umowa mieści się na zaledwie 30 stronach. Nie zdarzyło się w całej historii telefonii, żeby ktoś to przeczytał. I te drobne.